Przejdźmy teraz do omówienia zalet obiektów inteligentnych. Na początek usunę jedną z tych warstw. Niech to będzie ta warstwa. A następnie ten lewy posąg zamienię na zwykłą warstwę. Żeby to zrobić, zaznaczę ten posąg. Tutaj wybiorę sobie opcję autozaznaczanie. Kliknę w tym miejscu. To jest ta warstwa. I teraz klikając prawym klawiszem na tej warstwie, wybiorę z menu rasteryzuj warstwę. W ten sposób zniknęła tutaj ta ikona obiektu inteligentnego i warstwa ta jest zwykłą warstwą pikselową, czy też rastrową. Tak więc mamy teraz dwa posągi. Jeden, który składa się ze zwykłych pikseli, drugi, który jest obiektem inteligentnym. Przypuśćmy, że nasza kompozycja będzie polegała na tym, że będą te figurki stały gdzieś tam daleko na horyzoncie. A więc zaznaczamy tę warstwę, następnie wchodzimy w menu Edycja, Przekształć i tutaj Skala. Przeskalowujemy ten obiekt z przytrzymaniem klawisza Shift po to, żeby zachować proporcje. Zmniejszamy go na tyle mocno, żeby mógł on pasować nam tutaj mniej więcej do tej pozycji. I zatwierdzam wciskając klawisz Enter. Przechodzimy teraz do tej warstwy. I również Edycja, Przekształć, Skala. Tutaj zaobserwujemy, że obiekt inteligentny nieco inaczej wygląda podczas przekształcenia niż zwykła warstwa. Są tutaj dodatkowe kreseczki. Ale skalujemy tak samo, łapiemy na przykład za ten narożnik, przytrzymujemy klawisz Shift i skalujemy. Ustawmy wielkość tego posągu podobnie do poprzedniego i zatwierdzamy. Mamy teraz dwa posągi mniej więcej równej wielkości i powiedzmy, że nasza kompozycja jest gotowa. Ale za jakiś czas możemy stwierdzić, że jednak nie o to nam chodziło i że chcielibyśmy te posągi mieć znacznie bliżej obserwatora. No więc ponownie klikamy na tę warstwę, wybieramy Edycja, Przekształć, Skala i tutaj z przytrzymaniem klawisza Shift powiększamy ten posąg. Powiększmy go tak, żeby sięgał od góry do dołu naszego zdjęcia. Zatwierdzamy i jak widać posąg ten stał się rozmyty i bardzo nieładny. Stało się tak dlatego, że piksele tego posągu, które przed chwilą były mocno ściśnięte, zostały sztucznie rozciągnięte do tej wielkości. Przechodzimy teraz do obiektu inteligentnego, czyli do tej figurki z prawej strony. Wcisnę teraz Ctrl-T, żeby przekształcać. I przytrzymując Shift, również powiększamy do normalnego rozmiaru. Zatwierdzamy i jak widać nasza figurka jest w pełni ostra, tak jak wyglądała na początku. To jest właśnie pierwsza zaleta obiektów inteligentnych, a mianowicie możliwość swobodnego przekształcania dowolną ilość razy bez utraty jakości. Możemy tę figurkę jeszcze raz przekształcić, Ctrl-T, ściskam ją na przykład w ten sposób, zatwierdzam, następnie ponownie Ctrl-T, wracamy i wszystko jest perfekcyjnie widoczne. Także widzimy już pierwszą zaletę, jeżeli tworzymy kompozycję, w której ciągle coś zmieniamy, powiększamy, zmniejszamy obiekty, to warto takie warstwy przekształcić na początku w obiekty inteligentne. Pracując w ten sposób będziemy cały czas pracować z maksymalną jakością wszystkich obiektów w naszej kompozycji.